29 maja, proszę państwa, bardzo ładna pogoda dzisiaj za e, oknem. Słońce, jak czytam, wstało o 4:23, a zajdzie o 20:42, i takie długość dnia, 16 godzin, 19 minut, zdecydowanie lubimy. E, znak Zodiaku to bliźnięta, oczywiście faza księżyca, poszerzony księżyc, jakby to kogoś interesowało, A Kościół Katolicki wspomina dzisiaj osobę niezwykłą. Znajdźcie Państwo czas, by wyszukać więcej informacji na temat siostry czy świętej Urszuli Leduchowskiej, zakonnicy, ale też polskiej arystokratki. I tutaj, jak o tej polskiej szlachcie Państwo słyszycie, jaka była zła. No to właśnie siostra Leduchowska jest takim. Obrazem chwał. Tyle tytułem wprowadzenia. Przechodzimy od razu z biegu do przeglądu prasy. Proszę Państwa, niełatwa budowa wielkiej armii to jest temat, który przewija się przez kilka mediów. Zaraz zobaczymy obrazek. Kraje NATO z największymi wydatkami na obronność według PKB to Polska z 2,2% wzrosło w tym roku do 4,3%. Stany Zjednoczone tu mniej więcej stała 3,3% PKB Stanów Zjednoczonych jest przeznaczone na obronę. Grecja 3,1% PKB to obrona. Estonia 2,9, Litwa 2,6 i Finlandia 2, ,3%. Cztery, wszystko jasne. Zagrożenie ze wschodu w przypadku Polski, Estonii, Litwy i Finlandii. Konflikt potencjalny z Turcją, to przypadek Grecji. No i Stany Zjednoczone, które utrzymują balans na świecie, który został uzyskany po II wojnie światowej. W tekście Rzeczpospolitej czytamy: Stworzenie 300 tysięcznej armii będzie kosztowało budżet państwa kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. Z danych resortu obrony wynika, że pod bronią jest 172 500 osób. Celem jest armia 300 tysięczna. Ma się ona składać z 200 tysięcy żołnierzy zawodowych, 50 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, 50 tysięcy żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacyjne zakłada, że armia 300-tysięczna powstanie do 2035 roku, ale Mateusz Kurzajewski, dyrektor Centrum Operacyjnego MON, przewiduje, że stan ten może być osiągnięty znacznie wcześniej. Ile to będzie wszystko kosztowało? W 2022 roku wydatki państwa na obronę to 58 miliardów złotych, z czego 14 miliardów 100 milionów to wydatki na osobowe. Przy liczebności armii liczącej 163 100 żołnierzy. Dodatkowo 10,5 miliarda to wydatki bieżące na utrzymanie armii. Gdyby docelowo armia miała 300 tysięcy, to wydatki osobowe mogłyby wzrosnąć do około 12 miliardów złotych. No i tak dalej, i tak dalej. Jest również komentarz w tym, takim tonie, że wszystko fajnie. To komentarz Marcina Piaseckiego. Wszyscy jesteśmy za jak najsilniejszą polską armią, jednak musi to być siła prawdziwa, a nie siła obietnic i deklaracji. Te składać łatwo, oby dramatyczne sprawdzam, nie padło w warunkach realnego konfliktu, który i tak jest już blisko Polski. No i Jak wiadomo, trudno się zorientować, czy autor jest za tym, żebyśmy wydawali jak najwięcej pieniędzy na wojsko, czy też przeciwko temu. No na przykład pytanie: Czy w najbliższych latach znajdzie się grubo ponad 100 tysięcy chętnych do służby w wojsku? Pracodawcy w tej chwili ściegają się o pracowników. Przepraszam, wojsko owszem płaci nieźle, ale względnie łatwo znaleźć porównywalną finansowo pracę w cywilu, przy tym po prostu lżejszą, no i tak dalej, i tak dalej, czyli to w ogóle niby dobrze, ale tak naprawdę źle. A to, o czym tutaj nie przeczytamy, to jest, pisze o tym gazeta Polska codziennie. Otóż chodzi o aktywną rezerwę. Ustawa o obronie. Ojczyźnie, która weszła w życie w zeszłym roku, wprowadziła zmiany na wielu płaszczyznach funkcjonowania sił zbrojnych. Jedną z modyfikacji, które zostały wprowadzone, jest utworzenie rezerwy pasywnej, a także aktywnej, co ma wpływ na rezerwy osobowej. Rezerwa pasywna to po prostu człowiek, który jest w rezerwie i może być powołany, a aktywna rezerwa. Powoływana jest minimum na dwa dni w kwartale w czasie wolnym od pracy i jednorazowo na 14 dni, co najmniej raz na 3 lata na ćwiczenia wojskowe. Osoba taka utrzymuje uposażenie odpowiadające stopniu wojskowemu, jaki ma, i służy w jednostce, którą sobie wybrała. Może służyć nawet 30 dni. W miesiącu chodzi po prostu o to, że jesteśmy aktywnym uczestnikiem danej jednostki i w ramach tej jednostki cały czas jesteśmy, mimo że e, większość czasu spędzamy w swoim domu ze swoją rodziną, w swojej pracy. Ale w razie czego tak i trafiamy w miejsce, gdzie, które znamy, kolegów, których znamy, sytuacje, które ćwiczyliśmy na polu walki. Podtrzymać zdolność bojową rezerwistów w ramach Obowiązkowych ćwiczeń żołnierzy rezerwy powołujemy rezerwy osobowe przede wszystkim na jednodniowe i krótkotrwałe ćwiczenia. W czasie jednodniowych ćwiczeń zapoznajemy żołnierzy rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym, z zakresem obowiązków, strukturą organizacyjną jednostki wojskowej. Oraz na przykład dopasowujemy umundurowanie i wyposażenie indywidualne To pułkownik Paweł Wójcik, szef ośrodka zamiejscowego w Rzeszowie, Centralnego Wojskowego Centrum rekrutacji, więc wiele na temat y, wojska, wiele na temat ćwiczeń. Arma rezerwistów nowej generacji to tytuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. Obowiązujący od lat system powoływania rezerwistów ma się zmienić. Rezerwiści mają ćwiczyć w tych samych jednostkach, co najmniej raz na kwartał. Czyli w zasadzie to samo raz jeszcze. Y Jednym ze sposobów na pozyskanie ludzi do tej pory niezwiązanych z armią jest program Trenuj jak żołnierz. Polega on na tym, że najpierw ochotnicy przechodzą wstępne dwudniowe szkolenia, a w lipcu i w sierpniu będą mieli dwutygodniowe szkolenie kończące się wpisaniem do aktywnej rezerwy. Ilu takich ochotników się zgłosiło? Od całościowej liczbie zainteresowanych projektem będziemy mogli mówić w lipcu? Niemniej jednak już teraz można powiedzieć, że kilkuset ochotników... Proceduje udział do trzeciego etapu projektu. To z kolei m, również e, wywiad z e, generałem Wojciechem Wiesławem Kukułą, dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. E, sprawa niezwykle ważna dotyczy naszego bezpieczeństwa i zmiany podejścia. bo Wiadomo, że rezerwy trzeba powoływać szybko. Taki Przewija się przez te wszystkie teksty stwierdzenie, którego prawdziwość widzimy dziś na Ukrainie, że wojny zaczynają żołnierze z zawodowi, a kończą i wygrywają rezerwiści. Stąd no, tak naprawdę zaprzestanie, bo to nie są nowe rzeczy, to wszystko jest przez ostatnich 300 lat ćwiczone, od kiedy pojawiły się stałe. Armię, Prusy były takim przykładem stałej armii, e, i to wszystko było wiadomo. Dlaczego więc rząd Donalda Tuska zaprzestał szkolenia rezerw? No, to jest pytanie, które pewnie pojawi się w trakcie e, przesłuchań dotyczących e, ustawy czy komisji badającej wpływy rosyjskie w latach 2007-2022. No i znowu, dziennik Gazeta Prawna, na pierwszej stronie prezydent Andrzej Duda tytuł dylemat prezydenta zdjęcie ma sugerować, że właśnie prezydent tam był, nie proszę państwa, prezydenta na miejscu nie było, a większość komentarzy tutaj jest bardzo, bardzo krytycznych. Profesor y, Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego oczywiście zjechał to całościowo. Pani Barbara Kasprzycka, zastępca redaktora. Redaktora naczelnego dziennika Gazety Prawnej też mówi, że no, PiS bardzo fajnie poradził sobie w czasie wojny, ale ta ustawa to koniec PiSu. Bardzo zaszkodzi tej partii. Grzegorz Osiecki, i ten Tomasz Żółciak piszą. Sugestie, że ustawa wejdzie w życie, pojawiają się też w kręgach rządowych. Część elementów ustawy o komisji pochodzi od ludzi prezydenta. Z tego co wiemy, Andrzej Duda podpisze ją, przekonuje osoba z otoczenia premiera Morawieckiego. No, inne osoby mówią, że nie, że właśnie prezydent. Tą ustawę zawetuje albo skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili wydaje się, że szanse ustawy na wejście w życie są duże. PiS dąży do tego, licząc, że otworzy w ten sposób jeszcze jedną kampanijną arenę, która posłuży do rozliczenia. Opozycja, zwłaszcza Donalda Tuska, i specjalnie się z tym nie kryje. Możemy im wyciągnąć te rzeczy. Polityka może być perfidna. Słyszymy wpis: a partia Kaczyńskiego już szykuje plany pracy. Komisji. Donald Tusk będzie wezwany około 15 września i będzie pytany, między innymi, o czym rozmawiał na Molo z Putinem. Dodaje nasz rozmówca. Jeśli tak, to oznaczałoby to wezwanie go na dwa dni przed terminem przygotowania pierwszego raportu przez komisję. Czy ta w ogóle jest prawda? Te opowieści, które czytamy z anonimowych źródeł. No właśnie. Nie wiemy, bo źródło jest anonimowe i nie można go y, y, znaleźć i dopytać w szczegółach. Wracamy, proszę Państwa, do Gazety Polskiej codziennie. Oczywiście komisja jest na pierwszej stronie. Y, ustawa o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce czeka na podpis prezydenta. Po miesiącach burzliwych dyskusji Sejm przegłosował wreszcie projekt ustawy powołującej komisję, która zbada wpływ Kremla. W Polsce w latach 2007-2022 teraz nad ustawą pochyli się prezydent Andrzej Duda. Trudno mi na tym etapie przesądzać, jaką decyzję podejmie pan prezydent, Powiedział codziennie, powie, mówi codziennie minister Grażyna Idnaczak Bandych, szefowa kancelarii. Prezydenta. No jak się wypowiadają przedstawiciele prezydenta, to oczywiście ezopowo mówią, że prezydent ma cztery nie, o możliwości: może odrzucić, może e, przyjąć, może skierować do Trybunału Konstytucyjnego w trybie takim, że ustawa przechodzi, ale Trybunał sprawdzi, czy jest, czy jest prawidłowa, albo ustawa, e, zanim zostanie przyjęta, jest sprawdzona przez Trybunał e, Konstytucyjny. E, to wszystko, już wiemy. Jeszcze wiemy, że prezydent ma 21 dni na to. A no jak Państwo widzieliście zresztą w zeszłym tygodniu, opowieści są takie dosyć ezopowe. Kreblowskie ataki na szefa MONTO. Kolejna część. Zaczęliśmy od rozbudowy armii. No i teraz dlaczego przeszkadza minister Błaszczak? Są pieniądze na uzbrojenie armii i jest minister, który ten proces bardzo skutecznie realizuje. A to naprawdę niezwykle trudne w dzisiejszych czasach, mówi w gazecie Polskiej Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. To jest oczywiście fragmenty i omówienie wywiadu, tak, robienie nam smaku na cały tekst wywiadu, który pojawi się w gazecie Polskiej. A nawet mamy, ciekawe, czy to jest hmm, projekt okładki. Tej, która będzie w środę, dowiemy się. I najciekawsze fragmenty z tego wywiadu wyciągnął Jacek Liźniewicz. Może nie tyle najciekawsze, co pasujące do tego konkretnego tematu. Są pieniądze na uzbrojenie armii. Jest minister, który ten proces bardzo skutecznie realizuje, a to naprawdę niezwykle trudne w dzisiejszych czasach, wymagające ogromnej aktywności. Na arenie międzynarodowej i pan Mariusz Błaszczak daje sobie z tym radę, z takim samym sukcesem rozwija nasze możliwości produkcyjne i pracuje na rzecz powiększenia armii. I wszyscy możemy w ciemno zakładać, że to się bardzo nie podoba co najmniej jednej stolicy, a może i w drugiej, po innej stronie. Trzeba zatem mieć świadomość, że to niezadowolenie. Wywoła falę ataków na pana wicepremiera i właśnie je widzimy, mówi Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Jest niemal pewne, kontynuuje, że Rosja przeprowadzi prowokacje przed wyborami w Polsce. Już wiele miesięcy temu mówiłem, że nasi przeciwnicy polityczni chcą doprowadzić do prowokacji przed wyborami. Rosjanie też nie muszą w tym celu współpracować, ale mogą współgrać. Jedni będą wykorzystywali efekty działań drugich, mówi prezes Kaczyński. Jego zdaniem opozycja w przypadku przegranych wyborów będzie chciała podważyć ich wynik i doprowadzić do rozstrzygnięć na ulicach polskich miast. I to jest bardzo, bardzo możliwe. Relacja bardzo dla nas miła w Gazecie Polskiej codziennie z dziesięciolet... z imprezy, która tutaj uczciliśmy dziesięciolecie istnienia stacji. Państwo na zdjęciu zobaczycie i Katarzynę Gujską, i, i Tomasza Sakiewicza i osoby nagrodzone nagrodami z okazji właśnie dziesięciolecia istnienia naszej stacji, ale przede wszystkim to dla nas zaszczyt, że możemy tak wspaniałym ludziom e, jak e, chociażby pan Pietrzak wręczyć nagrodę, czy też e, przewod, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kreml już wybrał następców Łukaszenki. To jest ciekawy wywiad. Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, ale też człowiek z bliskiego kręgu hmm, Łukaszenki, tak? który wyszedł z tego kręgu i stwierdził, że no, jego lojalność wobec państwa jest ważniejsza niż wobec y, szefa. Rosja jest gotowa na to, że Aleksandr Łukaszenka nie będzie mógł dłużej rządzić. Putin postawił na dwie osoby. Pierwszą kandydatką na następcę jest Natalia Kaczenowa, szefowa Izby Wyższej Parlamentu Białoruskiego z pochodzenia Rosjanka. Drugim Aleksandr Wolfowicz, sekretarz Rady Bezpieczeństwa, urodzony w Rosji, absolwent mowskiewskiej wyższej szkoły, tak zwanej Kremlówki i Akademii Sztabu Generalnego. Jest to agent wpływu Kremla na Białorusi, mówi w rozmowie Paweł Łatuszka. Paweł Łatuszka mówi też, że Rosja to jedyny kraj, który ma strategię, co robić z Białorusią, i tu uwaga, szpila między nim stronę Polski. Niestety, nasi zachodni partnerzy takich scenariuszy nie mają. Łukaszenka się boi, boi się lekarzy, bo operacja kręgosłupa wymaga narkozy, boi się, czy po tej narkozie się obudzi. On się boi Białorusinów i Ukrainy. E, Paweł Łatuszka, no, ktoś, kto naprawdę wie, co się dzieje na Białorusi, I jeszcze relacja, z wyroku. W zeszłym tygodniu Białoruski Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok na działacza polskiej mniejszości członka Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Oczywiście naszego kolegę, korespondenta. Bardzo często u nas Andrzej Poczobut występował i nie możemy się doczekać, aż wystąpi po raz kolejny. Ja głęboko wierzę, że niebawem to się stanie, bo jak ten reżim upadnie, no to trzeba będzie coś zrobić. Tutaj, yy, też uwaga człowieka, którego bardzo dobrze znamy, prezes Fundacji w Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski. Za swoją ludzką uczciwość Poczobut podnosi teraz konsekwencje, bo dla takich ludzi nie ma miejsca w kraju rządzonym przez Łukaszenkę. Dzięciołowski tłumaczy, że Warszawa powinna podjąć stanowcze kroki w walce o los Poczobuta. W rękach Polski znajduje się instrument polityczny, który realnie może zagrozić ekonomicznym podstawom. Funkcjonowania białoruskiego państwa. Chodzi o blokadę gospodarczą i sankcje personalne, które powinny być uruchomione jak najszybciej. To dałoby jasny i czytelny sygnał, że Polska żywo śledzi sytuację Andrzeja Poczobuta i wiąże decyzję państwa polskiego z jego losem. Pewnie trzeba by zapytać naszych urzędników na różnych szczeblach, czy rzeczywiście jesteśmy gotowi na takie działanie. W moim przekonaniu, Warto słuchać tego, co. Polity, czy rad politycznych Rafała Dzięciołowskiego, bo to jest rzeczywiście człowiek, który bardzo głęboko zna w te wydarzenia, bardzo głęboko zna sytuację na Wschodzie. Polski atom łapie rozpęd. Tutaj tekst z dziennika Gazety prawne przygotowania do budowy pierwszych dużych i małych reaktorów wchodzą w decydującą fazę, a polskie elektrownie jądrowe spółka odpowiedzialna za realizację rządowych inwestycji w Atom podpisała w czwartek umowę z konsorcjum amerykańskich spółek Westinghouse, Bechtel która opisuje zasady współpracy przy budowie elektrowni w Choczewie. To musimy zrobić kropkę i przenieść się do elektrowni budowanych przez Westinghouse'a w Stanach Zjednoczonych. One łapały gigantyczne opóźnienia, często sięgające dekady albo więcej. Tam były jakieś problemy techniczne, menadżerskie. Sprawdzanie poszczególnych systemów wywoływały, okazywało się, że one nie działają tak jak Trzeba, Więc bardzo dobrze, że do tego konsorcjum dołącza spółka Bechtel, która właśnie zajmuje się takimi dokładnie reaktorami, jakie mają zbudować powstać w Polsce, czyli AP1000 i w Stanach Zjednoczonych dokańcza te budowy, które się do tej pory nie udały. Więc cała ta wiedza my, inżynierska, menedżerska, zarządcza, techniczna będzie do dyspozycji naszych y, budowniczych i liczmy na to bardzo mocno, że te elektrownie uda się y, zapiąć czy dokończyć w takim budżecie, jakim był przeznaczony i w takim czasie, na jaki ten projekt wymaga. To chyba był kawałek optymistyczny z mojej strony, może trochę za bardzo. Za moment rozmowa z Tomaszem Sakiewiczem, redaktorem naczelnym Gazety Polskiej i Telewizji Republika o wydarzeniach dnia, o wydarzeniach tego tygodnia.